Zachował się dziwnie na koncertach. Wszyscy podejrzewali, że jest pod wpływem narkotyków albo alkoholu, a to niestety była choroba. Za kierownicą zachowywał się jak najgorszy kibol i takiego też używał słownictwa. Wszyscy byli przerażeni jego zachowaniem, jego postępkami. Upierał się jednak, by pracować do końca, chociaż jego ostatnia płyta w ogóle nie powinna się ukazać. Marek Grechuta się nigdy nie podniósł po tym ciosie. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o Marku Grechucie, a właściwie o jego życiu rodzinnym, które wcale nie było szczęśliwe. Na początek ciekawostka. Marek Grechuta był architektem, podobnie jak współzałożyciel z grupy i kabaretu Anawa, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Obaj panowie nie skończyli studiów w terminie. Wciągnęła ich praca artystyczna, ale Grechuta znalazł jednak w sobie tyle siły, żeby w 75 roku wreszcie się obronić. Pawluśkiewicz nie. Doszedł do wniosku, że widocznie los tego nie chciał, gdyż karczma w Nowym Targu, który miał robić projekt remontu, zawaliła się ze starości i uznał, że w ten sposób opatrzność zadecydowała. Oczywiście żaden z nich nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie. Sukces źle wpłynął na wycofanego Grechutę, jednak założył rodzinę, ożenił się w roku 1970, a dwa lata później na świat przyszedł jego jedyny syn Łukasz. Domem zajmowała się Danuta Grechuta, a jak wiadomo, życie z artystą nie jest najłatwiejszą próbą. Tym bardziej, że Marek był kompletnym egocentrykiem i żądał całkowitego podporządkowania sobie rodziny. Łukasz miał problemy w szkole. Jak wiadomo, znane nazwisko nie jest najlepszą rekomendacją wśród kolegów. Inna sprawa, że Marek Grechuta nigdy nie był na żadnej wywiadówce syna. Ciekawa sprawa była z pierwszym samochodem Grechutów, bo Marek okazał się wyjątkowo ostrym kierowcą. Ten wycofany człowiek, wrażliwy, wręcz nadwrażliwy, za kierownicą zachowywał się jak najgorszy kibol i takiego też używał słownictwa. Cała jego kariera kierowcy skończyła się po ostrym wypadku i kierowcą została Danuta. Natomiast warto przypomnieć sprawę z ich pierwszym samochodem. Był to Fiat 127, kupiony od Maryli Rodowicz. Marek wtedy jeszcze nie miał prawa jazdy, więc samochód do Krakowa prowadziła Krystyna Janda. Marek spał, zapalały się różne lampki na tablicy rozdzielczej, a pani Krystyna uznała, że to zbyt razi jej oczy i zakleiła je plastrem. Oczywiście zarżnęła silnik w ten sposób, bo jedną z lampek była lampka olejowa. Mechanicy nie chcieli uwierzyć, że można tak jechać i twierdzili, że jednak artyści nie powinni prowadzić samochodów. Z upływem lat u Marka zdiagnozowano cyklofrenię. Choroba psychiczna niestety odbiła się na jego życiu artystycznym i rodzinnym. Zachował się dziwnie na koncertach. Wszyscy podejrzewali, że jest pod wpływem narkotyków albo alkoholu, a to niestety była choroba. Ja sam pamiętam, jak byłem na jego koncercie wiosną 1989 roku i dziwne zachowanie ze znajomymi położyliśmy na karb alkoholu. Niestety Grechuta się już kończył, kończył się jego czas, tracił głos, ale chciał pracować do końca. Łukasz ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, ale dalej nie mógł sobie poradzić z presją sławnego nazwiska. Wreszcie w lipcu 1999 roku zniknął z domu i ślad po nim zaginął. Zrozpaczeni rodzice zawiadomili policję, a niebawem wystąpili w programie telewizyjnym „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. W trakcie programu jakiś dowcipnik zadzwonił, podając się za Łukasza i powiedział, że za kilka dni będzie w domu. Oczywiście był to tylko głupi żart. Łukasz odnalazł się dopiero po 2 latach. Okazało się, że ruszył pieszo w pielgrzymkę do Santiago de Compostela do Hiszpanii, a potem pieszo zawędrował do Rzymu. Po 2 latach odezwał się, zadzwonił i Danuta Grechuta przyleciała do niego, do Włoch. Marek Grechuta się nigdy nie podniósł po tym ciosie. Od tego momentu jego choroba była coraz bardziej widoczna. Zdarzało się, że opowiadał znajomym, że budzi się, podchodzi do syna, okazuje się, że syn ma kwadratową głowę. I to całkiem na poważnie tak twierdził. Wszyscy byli przerażeni jego zachowaniem, jego postępkami. Upierał się jednak, by pracować do końca, chociaż jego ostatnia płyta w ogóle nie powinna się ukazać. Była poświęcona różnym miejscom na świecie i w Polsce. Pod względem muzycznym była znakomita, natomiast wokalnie to była tragedia. Co gorsza, większość tych nagrań była znana z wcześniejszych prób radiowych i to była zupełnie inna muzyka. Tak na marginesie, wtedy też na tej płycie ukazał się utwór Kraków, zaśpiewany wspólnie z grupą Meslowic. Właśnie słychać wtedy na tym znanym utworze, jak głos Grechuty
kompletnie już nie nadawał się do śpiewania. Marek Grechuta zmarł w październiku 2006 roku, 5 lat po odnalezieniu się syna. Więcej na jego temat, o jego życiu prywatnym i zawodowym, doczytacie w mojej książce Wybrańcy losu. Gorzka cena sławy. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w południe. Hej!